Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, szokujący temat, który Tomek tutaj rozpracował, gangster Kaczyński. Otóż, drodzy Państwo, to, co się wydarzało się w ciągu ostatnich 8 lat w Sejmie, to było po prostu normalna gangsterka, bandyterka. Otóż Jarosław Kaczyński zachowywał się jak gangster, a jego goryle, czyli jego jako herszta PiS, włazili bezprawnie z bronią do Sejmu. Tomku, bo to jest bardzo ważne, wynika z tego, co ustaliłeś, że oni tak naprawdę powinni za to stracić koncesję, no bo pojawiali się w miejscu, w którym nie mogli się pojawiać z bronią, pojawiali się z bronią. Rozmawiałem z wiewiórkami i wiewiórki tak powiedziały spokojnie, mówi, ale wy zaczynacie nie od tej strony i trzeba wytłumaczyć wszystkim, przecież Jarosław Kaczyński mógł się domagać, czego chciał, ale firma Grom Group, pana Tomasza Kowalczyka i kolegi, jest firmą koncesjonowaną, która musi wypełniać warunki koncesji i działać zgodnie z prawem. Przecież nie może, po pierwsze, wchodzić do budynków z bronią, do którego nie wolno wchodzić z bronią. To jest jasne, bo to jest te warunki koncesji już nawet o tym, że tak powiem, mówią. No i poza tym, szanowni państwo, no przecież to jest przywłaszczanie funkcji. Przecież nie może się godzić szef firmy ochroniarskiej, że osoba odpowiedzialna na przywłaszczanie funkcji SOP-u i na to, żeby ludzie... Ochrony Państwa. Tak, Służby Ochrony Państwa. Na to, żeby ludzie mieli swoje biura i on tam ludzi z bronią wprowadzał do Urzędu Rady Ministrów. No nie wolno nikomu wchodzić do Urzędu Rady Ministrów prócz służb z bronią. Ci ludzie tam stacjonowali i funkcjonowali. Przecież to jest kwestia szefa firmy, szefostwa firmy. To oni się na to decydują. Zresztą według tego, co wiewiórki mówiły, to tego typu obiekcje zgłaszał jeden szef i drugi szef, ale w związku z tym, że Kamiński był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, no to niczego się nie bali, bo jemu podlega policja, Wąsikowi też podlega i wiecie państwo, to jest w gestii policyjnych wydziałów postępowań administracyjnych. Policyjne wydziały postępowań administracyjnych kontrolują Agencję Ochrony. Jeżeli już teraz będzie nowa władza i wystarczy, żeby była kontrola przeprowadzona zgodnie z przepisami, no to się kwalifikuje do odebrania koncesji, no do zawieszenia, no później pewnie do sądu mogą iść, ale do zawieszenia koncesji na pewno. Nie wolno tego wykonywać. Także Jarosław Kaczyński może sobie nakłaniać jak chce. No przecież, szanowni państwo, no, pomyślcie sobie. Ja dam prosty przykład. Jarosław Kaczyński tak bardzo optował za tym, żeby karać kobiety za dokonanie aborcji. Kobiety nie są karane. Karany jest lekarz. Karane są osoby, które pomagają. Sama kobieta to... Ale czy ty chcesz ratować Jarosława Kaczyńskiego? Nie, no ja nie chcę go ratować. Porównujesz Jarosława Kaczyńskiego do kobiety? Proszę. Nie, to by było obraźliwe dla kobiet. Nie, przepraszam, to było obraźliwe. Ja po prostu pokazuję sposób myślenia, bo to jest... sam temat traktowania aborcji jest chory i na szczęście kobiety się zbuntowały i to był początek tego, że Jarosława już nie będziemy mieli... że tak powiem, na co dzień w Sejmie, bo mam nadzieję, że tak niedługo będzie. Także, szanowni państwo, no tutaj w tej chwili już piłka leży po stronie pana ministra Cichockiego, pana marszałka Hołowni. Trzeba zgłosić taki wniosek, do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji, bo spodziewam się, że tutaj pod to podlega Grom Group i to jest to, którzy kontrolują, albo do Wydziału Departamentu Zezwoleń i Koncesji w MSWiA. No dopóki jest tam Kamiński, to nie, ale tak to, jeżeli zbadają, sprawdzą, jak była ta gospodarka bronią, jak była wydawana broń, czy ochroniarze pracowali ze swoją prywatną bronią, to już jest przestępstwo. Wiecie państwo, no, te przepisy, jak była prowadzona książka broni, magazyn broni, jak był prowadzony, no, to wszystko są niezwykle poważne rzeczy. A już na pewno to, że jeżeli, nie wiem, no klient sobie może życzyć różnych rzeczy od Agencji Ochrony, no i ciężko wykonać. No klient chciałby, że nie wiem, żeby Agencja Ochrony przywłaszczała sobie funkcję policji w większości i to jest tak naprawdę... tłumaczą szefowie, odpowiedzialni ludzie, że tego robić nie mogą. A to jest przywłaszczanie funkcji. Dokładnie, ale to jest, wiecie Państwo, to jest to, że im się wydaje, że właśnie to jest to, czego oni nie rozumieją, że jeżeli chodzi o uprawnienia państwa, to one są od do. I to nie jest w ten sposób, że możesz wpuścić. To jest tak, jakby oni na przykład zostali poproszeni, nie wiem, o ochranianie głowy państwa, prezydenta. No przecież nie wolno im się tego podjąć. Przecież jeżeli mówimy o wypełnieniu zadań Służby Ochrony Państwa. Przecież nie możesz powiedzieć policji, wy się już nie zajmujcie, nie wiem, pobiciem, zabójstwem, czymś innym. Ja wezmę sobie prywatną firmę, złapię przestępcę, przyprowadzę do was, ja będę prowadził śledztwo. Ale jeszcze jest... nie możesz tak zrobić. Kwestia jest to, o której powiedziałeś po raz pierwszy w 2022 roku, która wywołała szok i niedowierzanie. Otóż Tomek zwrócił uwagę na kwestię informacji niejawnych. To znaczy... Kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa dotyczące Jarosława Kaczyńskiego są przekazywane w formule niejawnej i one nie mogą być przekazane jego prywatnym ochroniarzom, więc albo ich nie przekazywano, albo co bardziej prawdopodobne i wynika z informacji wiewiórek Tomka, przekazywano je po prostu bez żadnego trybu. Czyli dopuszczano do tajemnicy osoby, które nie miały prawa być w posiadaniu takiej wiedzy, bo taka wiedza pokazuje na przykład zasięg agentury po tego, bo mało tego, są niektóre informacje, które wręcz są w stanie zidentyfikować taką agenturę. I mamy tutaj po prostu popełnienie szeregu przestępstw. To się tak wydaje, że to są takie przestępstwa urzędnicze. Wiecie Państwo, oni podchodzą do wszystkiego, podchodzili jak... takiego tak maksymalnie właśnie na gębę, jak to jednak zawsze przypominam na gębę, jak to mówił Radosław Sikorski, to jest kremniwea. Oni podchodzili do wszystkiego, że jak trzymają władzę. Wiecie, jak omawialiśmy, polecam materiał o 8:15 na kanale Jan Piński, Historia z Leszkiem Kraskowskim, materiał dotyczący COVID-u, to koronawirusa, no to potrzeba tam, była taki fundusz, powołali sobie, czy tego, który, uwaga, przez który przepchnęli 190 miliardów złotych i generalnie oni tam nie zostawili żadnych tego, po prostu przyznawali sobie w ten sposób, no dobra, dajemy tym 100, dajemy ten, w ogóle nawet nie wiadomo kto jak głosował, nie wiadomo na podstawie jakich planów, nie wiadomo na podstawie jakich szacunków. Wiecie Państwo, Fundusz Zwalczania COVID-u, na którego wydaje się pieniądze na budowę dróg, na dostawę węgla, na refundowanie tych rachunków ekonomicznych. Po prostu taka podręczna proponetka Morawieckiego i Kaczyńskiego w wartości 190 miliardów złotych. Wiecie Państwo, ja tak patrzę, on jest trochę, Morawiecki z Kaczyńskim to trochę przypominają mi tą pijaną papugę z takiego słynnego żartu, że w zasadzie, wiecie Państwo, oni mają po prostu tyle narąbane, że jak ktoś zacznie ich rozliczać, to jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, to gwarancja, że go nie dadzą rady osądzić, jest 100%. Bo powiecie Państwo, to każda sprawa to jest kilka lat. To jest kilka lat po prostu prowadzenia śledztwa. No weźcie na przykład, osądźcie taką sprawę jak ten fundusz koronawirusa. To po prostu fosto przy tym po prostu małe misio. Małe misio, to nic nie jest po prostu przy kwocie. To fundusz, słynny Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wiele osób nie wie, co to znaczy afera FOZ. Więc jak ja zawsze, my tutaj staramy się, Państwo nas za to doceniacie w komentarzach, tłumaczyć. Afera FOZ polegała na tym, że Polska zbankrutowała w latach 80. i przestała spłacać swoje długi. Długi upadły na ryj. I potem jak było wiadomo, że Polska ma zacząć zamiar wrócić do krajów i będzie spłacać te długi, to jest kwestią dyskusyjną, czy powinna, dlatego że to były długi zaciągane przez niedemokratycznie wybrane władze Polski. W związku z tym można było grzecznie przyjść i powiedzieć, no dobra chłopaki, ale my, tu jest adres Gierka, tu jest adres Jaruzelskiego, to my proszę naszej pocztą dostarczymy, to sobie z nim rozmawiajcie warunki spłat. Natomiast tak sugerował nam Jeffrey Sachs. Sachs. Natomiast fors polegał na tym, że założenie, że jednak wykupujemy te długi i póki zapłacimy sobie za nie, jak one tam są po te kilkanaście centów za dolara, no bo nikt nie wierzył, że Polska to spłaci. No i w tym momencie dano te pieniądze, uwaga, służbom specjalnym. No to wiecie Państwo, to list do kurnika, czyli służby specjalne po prostu z wielką skarbonką pieniędzy macie i kupujcie teraz te długi nielegalnie. No to słynny wierszyk idzie grześ przez wieś i worek piasku niesie, a za grzesiem tam piasek ciurkiem sypie się. To przy tym to jest mniej więcej tego typu zabawa, jeżeli chodzi o FOS. No po prostu nie szli po te, żeby kupować te długi, ale po drodze to dali temu na założenie biznesu, tamtemu na założenie biznesu, temu na kupno mieszkania. Bo mieli rządzić 1000 lat, już było tak kiedyś. Nie, Tomku, bo FOS był właśnie takim funduszem, jak oni zrobili covidowy. I wiecie Państwo, to jest taka jedna wspólna cecha. Wiecie, oskarżono, że Jarosław Kaczyński brał kasę z FOS-u. No, nie udowodniono mu tego, natomiast były takie zeznania, były wyjaśnienia. Gdyby Jarosław Kaczyński nazywał się Tomek Szwejgiert, to by przesiedział 2 lata w więzieniu, bo znacznie poważniejsi ludzie niż ci, którzy oskarżają Tomka Szwejgierta, to w wypadku Jarosława Kaczyńskiego znacznie poważniejsi twierdzili, że Jarosław dostawał pieniądze z FOS-u i Jarosław nie poszedł siedzieć, no bo okazało się, że pomiędzy Jarosławem a pieniędzmi był jakiś facet, który mówił, że on niesie do Jarosława. Już mniejsza z tym, kto to był, to kiedyś może zrobimy jakiś odcinek historyczny, gdzie opowiemy Państwu, bo to ludzie już zapominają, że to wszystko było. No więc ten fozik, to tu omawiamy na 8:15. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, jest po prostu jak a la Capone, słuchajcie, wsadzono za podatki, to może my wsadzimy Jarosława Kaczyńskiego za dopuszczanie się przestępstw z ochroną w Sejmie. Janku, no przecież sytuacja jest zero-jedynkowa. Jeżeli Jarosław Kaczyński decyduje się na to, żeby przyjąć stanowisko wicepremiera, pierwszym razem wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, a drugiego nie wiem jakiego tam wicepremiera, bo chyba już drugim razem nie był, czy jest teraz dymisjonowanym wicepremierem, to obligatoryjnie musi wiedzieć, że ma przywileje, ale ma też obowiązki. Przecież dlatego między innymi jest ta ochrona SOP-u, przecież dysponuje specjalną łącznością w różnych sprawach wagi państwowej. Dysponuje dostępem do dokumentów, gdzie ta wiedza jest niezwykle istotna. Nie może go chronić prywatna firma, on nie może się zgodzić, on nie może sam z siebie powiedzieć, ja rezygnuję z ochrony, bo siłą rzeczy, jeżeli zgodził się na obejmowanie takiej funkcji, to tę ochronę musi mieć, bo państwo powierza mu takie nasze tajemnice, takie różnego rodzaju możliwości, takie obowiązki nakłada na niego, które musi wykonywać w określonych warunkach. I to może tylko robić przy udziale służby państwowej, która ma z kolei swoje procedury. A Jarosław mówi, ja chcę, żeby Tomka Kowalczyka firma była, bo ja do innych zaufania nie mam. To nie zostawaj wicepremierem. Po prostu i rób sobie dalej. Może pan Kowalczyk ma prawo chronić i jego firma, natomiast do Sejmu wchodzić nie może. Ja przypominam, że Jarosław Kaczyński chodził do sądów różnych. Było tak, że Jarosław Kaczyński był w sądzie. Szanowni Państwo, to wszystko trzeba zobaczyć. Książki wydawania broni i te wszystkie rzeczy, to jest ileś lat. One są sprawdzane, są fotografowane. Przecież kontrole z pewnością w Grom Group musiały być. Także to musimy zobaczyć, jaka była ta kontrola, a kiedy, musi zobaczyć to policja i to wszystko jest bardzo prosto sprawdzić. Powiesz jeszcze bardzo prosto to można zobaczyć. Można spojrzeć chociażby, szanowni Państwo, dokładnie patrząc na różne miejsca, gdzie był Jarosław Kaczyński i tam, gdzie na przykład byli ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego, a obok byli ludzie z rządu, którzy mieli ochronę SOP-u, no to tutaj już w tej chwili nie mogą ci ludzie przebywać z bronią przy tych ludziach z SOP-u. To tak nie jest. No, to w takim wypadku już w tym momencie przejmuje ochronę SOP, a nie, że ci ludzie się mieszają. Wystarczy popatrzeć na ubrania tych ludzi i na sprzęt i zobaczycie, że ci ludzie mieli broń. No chyba, że powiedzą, że mieli jakieś atrapy, no to już kompromitacja. I wystarczy zobaczyć, a tych przypadków mamy mnóstwo. Na miesięcznicach, na tych wszystkich jasełkach krakowskich, no, tam wszędzie to wszystko się miesza. Nie ma możliwości mieszania prywatnej firmy ze służbami państwowymi. To już nie muszę Państwu tłumaczyć. Ja dumny jestem, że Wy to wszystko tutaj tak potraficie doskonale zrozumieć. Macie podobne zdanie. No i to, o czym tu mówić? Tomku. To jest jasne. Nie, no to mamy taką... To, że zgadza się pod presją szef firmy, czy szefowi firmy Grom Group przywłaszczać sobie funkcje państwowe. Przepraszam bardzo. To może być co najwyżej okoliczność łagodząca. Ale... Mnie pomówiono o takie rzeczy i przesiedziałem 2 lata. No. Pomówiono. Gangsterzy mnie pomówili. Na przykład jeden człowiek zeznawał, że ja przedstawiłem, jeszcze miałem mieć zarzuty przecież za to, że ja przedstawiłem Tomka jako pułkownika SKW i to był jeden z poważniejszych zarzutów. Natomiast po tym, jak Tomek wyszedł, to wjechała taśma z tego spotkania. Było tylko jedno spotkanie. Pan się rozpłakał, jak się dowiedział o tym i napisał do mnie, że przecież obiecaliście, że nie nagrywacie. Napisał facet, który, uwaga, no dopuścił się pomówienia. No więc odpisałem mu, że nieprawda, bo obiecałem ci ja, a nagrywał Tomek. Natomiast, więc nie miał ten. Ale to było właśnie faceta, to był jeden z zarzutów właśnie oparty o wyjaśnienia faceta, który twierdził, że się spotkał z nami. Ale co jest lepsze, drodzy Państwo, on opowiadał na tej taśmie, a taśma jest i ta taśma jest biletem Jarosława Kaczyńskiego do tej sprawy twojej, bo na taśmie jest napisane, jak facet opowiada, jak zebrali 10 milionów złotych jako grupa, taki odłam gangu przebierańców, bo to były takie... VAT-owski odłam gangu przebierańców. Tak. VAT-owski odłam, wiecie Państwo, gang przebierańców miał takich kilka odnóg. Tam była odnoga paliwowa, robili odnogę farmaceutyczną bardzo mocno, mieli parę ciekawych pomysłów biznesowych, drodzy Państwo. To był taki supermarket z mafiami, to znaczy... Służbę specjalną mieli tworzyć. Tak, agencję, to się miało nazywać Agencja Bezpieczeństwa... Narodowego, ABN. Tak, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego i miała być czapą nad wszystkimi agencjami. To nam się bardzo podobało. Natomiast... Uzgadniane z Wąsikiem, to spotykali się z Wąsikiem, rozmawiali. Tak, drodzy Państwo, a za kuriera robił jeden z propagandzistów TVP, który jak zwitać kiedyś... Taki oficer prowadzący, kurier taki. Czyli takie... O żeńskim pseudonimie. Tak. Ja zawsze, bo oni się lubują w tych żeńskich pseudonimach. Ja zawsze jak... Znowu moje... Pozdrawiam cię, bo wiesz, że dla Sławka też pracowałeś, pamiętasz wcześniej. Pozdrawiam cię. Nie wymienię, bo już od razu wiadomo, o kogo chodzi. Nie, ale to ja powiem, jaki on ma pseudonim, tylko ja zawsze, szanowni państwo... To już będzie wiadomo, kto to jest, bo to jest publiczny pseudonim, Janek. Tak. No ale to i tak wszyscy wiedzą o kim. A to może to powiedz, tak. Tak, tylko muszę sprawdzić, drodzy Państwo, bo ja zawsze mam problem. Czy Patrycja, czy Pamela, tak. Nie, czy Klaudia, czy Pamela. Czy Klaudia, czy Pamela, tak. Ja to, drodzy Państwo, mam zawsze mam problem. O kim mowa, to muszę zawsze w notatki rzucić okiem. W każdym razie wygląda na to, że Klaudia, zdaje się. I to tyle. Natomiast nie wiem, skąd się ta Pamela urodziła. Natomiast to jest w ogóle zabawne. Właśnie, że tam też on się pojawił. Ale to drodzy Państwo, to jest ten gang przebierańców, jak on kiedyś trafi na jakąś komisję śledczą, tam są po prostu, pojawiali się ludzie, naprawdę, my tam co prawda, my też jesteśmy, to jakby dobrą komedię może na sensacyjną, ponieważ my w życiu byśmy nie wpadli na to, a Tomek nawet nie, że tacy ludzie mogą mieć taką czapę, jeżeli chodzi o Wąsika i Kamińskiego i nie chodzi o uczciwość. Myśleliśmy, to są naprawdę ludzie z SKW. Dopiero wyrwaliśmy później zdjęcie z jednego korytarza i żeśmy zobaczyli człowieka i żeśmy po tym zdjęciu określili, kto to jest. No, natomiast przez długi czas, bo tam ci SKW też się pętało. To też jest tak. Drodzy Państwo, to jest właśnie na tym problem polega, że jakby tą historię, te historie prawdziwe opowiedzieć, to nikt, to czasami to trudno w to uwierzyć. Ale to są... Janku, wracając do Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze jedno, podam Ci prosty przykład. Przecież do służb państwowych, w szczególności do SOP-u, ludzie są rekrutowani po bardzo poważnych sprawdzeniach. I są to legalnie robione sprawdzenia. Ci ludzie, procedura trwa co najmniej pół roku tych sprawdzeń. Rzeczywiście, czy człowiek może być, na początku awansuje, żeby być w tej najbliższym otoczeniu już, powiedzmy, tych najważniejszych osób w państwie. I ci ludzie są na stałe kontrolowani. W jaki sposób są kontrolowani ludzie Grom Group? w takim wypadku przebywającym wokół tych osób. No przecież musieliby wystąpić do sądu, żeby tych ludzi kontrolować, bo inaczej nie mogą ich kontrolować. No to są w tej chwili sprawy dotyczące podkładania różnych urządzeń pod samochodami SOP-u. No przecież, szanowni państwo, no to trzeba szukać tam, ja nie oskarżam nikogo, no ale są ludzie, którzy są skontrolowani i jest grupa osób, którzy nie są skontrolowani, których kontroluje jeden pan tylko dlatego, że ma zaufanie, czy dwóch panów, Jarosława Kaczyńskiego. No to jest bardzo poważna wyrwa w systemie bezpieczeństwa państwa. Ja rozumiem, że on wcześniej gdzieś pracował, to są emeryci, a jeszcze był gdzieś, no ale szanowni państwo, już nie są. Nie można ich na przykład poprosić, tak jak każdego funkcjonariusza, chodź, brachu, na wariograf, siadaj. Albo napisz mi to, czy tam to może powiedzieć, a weźcie mnie w nos, pocałujcie, a o co chodzi? Formalnie nie można tego człowieka sprawdzić. A on chodzi z bronią wokół premiera, prezydenta, być może ministrów ważnych, w najważniejszych urzędach w Polsce. No to jak to jest? I to Jarosław Kaczyński bierze na siebie, co może wziąć na siebie? Znaczy, nie, bo za dużo powiem. Nie może tego wziąć. Tego akurat wziąć na siebie nie może. To już musi szef firmy wiedzieć, że tego mu robić nie wolno, ale skoro myśleli panowie, że ten układ będzie długo trwał i to król Polski tak palcem kiwnie i wolno. No nie wolno, po prostu nie wolno. Tak robić nie można. Także to potraktujcie to oficjalnie, to co my mówimy, szanowni państwo. Ci, którzy nas oglądają, ogląda nas dużo ludzi, którzy robią to służbowo, że musicie się tym zająć i to sprawdzić. No właśnie, a tym sprawdź jak sprawdzić, szanowni państwo, to nie ma co do sprawdzać. Panowie, ja powiem państwu, że ja byłem zszokowany, kiedy oni zaproponowali kompromis, że w ramach kompromisu mogą zacząć przychodzić do Sejmu bez broni. Ja mimo wszystko, Tomek mówiłeś, że tam się pętają z bronią. Ja byłem jednak jakoś dziwnie, uważałem, że jesteśmy państwem tekturowym, ale żeby aż tak bardzo. No skoro przychodzą, to działają. Agencja Ochrony nie ma prawa działać na terenie Sejmu, A więc właśnie, drodzy państwo, co się stanie z Grom Group, jak za te działania w nowej, praworządnej Polsce, bo przecież tu nie ma przedawnienia, w nowej, praworządnej Polsce po prostu straci Grom Group koncesję. No to wiecie państwo, to jest... Tomku, właśnie jak to wiewiórki żartowały, że teraz my będziemy potrzebowali po tym ochrony Grom Group, bo oni będą bardzo zdenerwowani. Jak musisz to powiedzieć, Janku? Żyje się do samej śmierci, dłużej nigdy nie. Szanowni państwo, historia... Ja już byłem w takich miejscach, że było niebiesko, a panowie mieli, większość, którzy byli ze mną, mieli dożywocie na przykład albo 25 lat. I dałem radę, dogadaliśmy się. No więc dobrze. Szanowni państwo, historia ekspert, to jest, uwaga, sekret mądrości Żydów, jak religia stworzyła naród geniuszy. Jak to zrobiła? No bardzo prosto, drodzy państwo, już ponad 2000 lat temu wśród Żydów religijnych był obowiązek nauczenia przynajmniej syna, czytania i pisania i liczenia. I to, drodzy państwo, wyobraźcie sobie naród rolników, który po prostu ponad 2000 lat temu nie wiedział czemu umiał czytać, pisać i liczyć. I przez kilkaset lat to była bardzo droga zabawa, co powodowało, że judaizm był w pewnym momencie na granicy w ogóle wyginięcia. Szczególnie po tym, jak się pojawiła religia bardzo podobna, ale dużo tańsza w obsłudze, nazywała się chrześcijaństwo, która była takim judaizmem light i nie wymagała od swoich wiernych nauki czytania i pisania. Sekret mądrości Żydów, naprawdę warto przeczytać fantastyczny tekst redaktora naczelnego Aleksandra Pińskiego, prywatnie mojego brata, a ja polecam swój tekst. W tym numerze jest materiał, drodzy państwo, mafią Hitlera. Jak polscy gangsterzy bili Niemców i Sowietów. To jest, drodzy państwo, bardzo ciekawy materiał, który, drodzy państwo, napisałem specjalnie dla was. To jest o tym, jak Niemcy byli bici przez polskich mafiozów, polskich alów Capone, którzy, uwaga, byli podwykonawcami. I tutaj pytanie, czy Tomku ich możemy ścignąć jeszcze, żartuję oczywiście, Armii Krajowej, bo sprawa jest o tyle mało znana, że właśnie Armia Krajowa jakoś tak uznawała, że tak się trudno wyrazić, że to tak może trochę niespecjalnie dobre jest dla publicity, że podzlecali na przykład wykonywania wyroków śmierci gangsterom. Natrafiłem kiedyś na tą informację u Waldemara Łysiaka, zweryfikowałem i rzeczywiście okazała się prawdziwa. Temat jest bardzo mało zbadany, dlatego że, uwaga, na przykład jest temat rzeka, to będzie taki na przykład o przestępstwach w okupowanej Warszawie, w szczególności na przykład w Powstaniu Warszawskim. Straszne historie, drodzy Państwo, kiedy część, praktycznie znaczna część Warszawy walczyła, nawet mowa o cywilach, to po prostu bywali ludzie, którzy mieli broni i zajmowali się po prostu plądrowaniem na tyłach, czego popadnie. Ale o tym innym razem, a teraz historia ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach. A teraz Tomek, kolejna rundka z Wąsikiem. Tak, Wąsik, posłuchaj. Ja tutaj przeczytałem taki materiał, oczywiście gdzieżby w TVP Info i na razie nie będę komentował, Państwo zobaczycie. Pirotechnicy CBŚP wysadzili 3 samochody. Pirotechnicy CBŚP podłożyli ładunki wybuchowe w 3 samochodach i zdetonowali je na oczach ponad setki policjantów, prokuratorów i funkcjonariuszy ABW. To był najważniejszy element szkolenia dla śledztwa. Powybuchowe Opole 2023 z zakresu prawidłowego ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zamachu bombowego. Powiem Państwu, że tak, ja mam taką książkę, ja pokazywałem, czy rzeczywiście, że zabójstwa z broni palnej, niepowodzenia w ściganiu sprawców, to szczytnie zostało coś takiego opracowane. No to jest podręcznik naprawdę. Tomek, cicho bądź, zanim po prostu napiszesz jakiś akt oskarżenia sobie. To jest podręcznik naprawdę. W jaki sposób, gdyby ktoś by chciał uniknąć i usunąć na przykład te podstawowe cechy broni, żeby nie można było sprawdzić i dowodowo czegoś powiedzieć, czy ewentualnie inne historie. Rozumiem, że to było konieczne, żeby teraz przy zmianie władzy, przy tej napiętej sytuacji, tą akurat setkę funkcjonariuszy ABW, prokuratorów i ludzi z CBŚP 3 razy wysadzić samochody i pokazywać im, jak zbierać ślady. No jeżeli to jest tak niezwykle ważne, mnie się wydaje, że już są do tego przeszkolone, określone wąskie grupy ludzi, którzy zbierają te ślady i to są eksperci, prawda? Jeżeli uważacie, że należy wszystkim pokazywać, ja oczywiście nie zarzucam nic ani panom prokuratorom, ani funkcjonariuszom ABW, ale robicie taki spęd, pokazujecie, tak się wysadza, a tak się zbiera ślady, a niech ktoś obrażony dojdzie do wniosku. Aha, czyli jakbym zrobił tak, to już tak się nie zbierze na przykład, prawda? No wiecie, zastanówcie się, no takich spędów, ja nie słyszałem, żeby takie spędy jeszcze robić i takie rzeczy pokazywać. No może Wąsik, może w tym szaleństwie jest metoda, bo rozumiem, że w styczniu nie będzie jakaś fala wybuchu w Warszawie znowu, bo to już cholera wie, wiesz, jakiś gay bomber czy coś innego. Może ja tylko tak bez trybu, gdyby coś, to pamiętajcie Państwo, że ja o tym mówię. No tylko tyle. No i już Wąsik, no działaj dalej, dostałeś tematy, przepracuj je. Tak. No dobrze. Jestem zdrowy z Jankiem, jeżeli chodzi o ten Grom Group. Mam problem z kręgosłupem, ale nie umieram. Rzeczywiście, no mam, ale poza tym nie jestem w stanie takim, żebym miał od razu umrzeć. I nie mam myśli samobójczych. Szanowni Państwo, otóż wracamy do naszej rubryki do Łojanta. Przypomnijmy, Łojant jest najważniejszym człowiekiem na Rakowieckiej, namaszczonym przez samego Mariusza Kamińskiego. Namaszczanie się odbywało rytualnie oczywiście, spirytusem rościńczym. Tak, tam było... No. Nie, tak, to było. Chodziło mi o ten, tak. Chodzi mi o ten 40%. W jednym i w drugim przypadku było. No więc odbywało się to na tyle często i długo, że pan Łojant zasłużył sobie na drugi pseudonim Mały Chlor w odnoszeniu do Dużego Chlora. Tu jeszcze tłumaczymy, bo czasami się pojawia księżniczka i dostałem maile, kim jest księżniczka. Otóż księżniczka to jest pseudonim, który pojawił się koło roku 2017 w służbach. odnośnie Macieja Wąsika. Niestety, nie znamy etymologii tego. Znaczy znamy, ale nie możemy powiedzieć. No dobrze, podejrzewamy. Mamy informacje źródłowe. Natomiast, drodzy Państwo, otóż w zeszłym tygodniu Łojant wybrał się do Rzeszowa przez Lublin, gdzie odwiedził człowieka, którego obsadził na stołku dyrektora delegatury Lublin. I tam była rozmowa, bo... Naszej ulubionej, Janku, wiesz. To właśnie, drodzy Państwo, no my patrzymy na Lublin. Lublin jest, drodzy Państwo, podejrzewany w tej chwili. Mamy informację, wysłaliśmy do pytania do panów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Panie pułkowniku Stróżny, bo pan pułkownik Stróżny, który nie jest już pułkownikiem, jest zwykłym szefem zwykłego CBA, ale się tytułuje pułkownikiem Stróżnym. I to mówię ja, mistrz międzynarodowy w szachach, Jan Piński, youtuber, tak? Bo już podobno już nie jestem dziennikarzem, jestem tylko youtuberem, ktoś tam wspomniał. Natomiast to tak, drodzy Państwo, tytulaturą, bo ja uwielbiam ludzi, którzy uwielbiają swoje tytuły. I ja kiedyś pamiętam, że koleś patrzył na kolesia od tego, który tam używał łopaty i mówił, że ty nie jesteś robotnikiem, ty jesteś operatorem koparki ręcznej. I to też jest to tak tytułem pana pułkownika Stróżnego na funkcji szefa. No nie wiem. Teraz może być niedługo, czy pan premier zaścielił kojo, czy pan minister spakował mandżur, wiesz, no to też taki... No dobra, jak mówisz mandżur, to wytłumaczę od razu państwu, co to jest. Chodzi o rzeczy w więzieniu swoje, osobiste rzeczy w więzieniu. Tak. No więc teraz, drodzy państwo, no oczywiście pan dyrektor delegatury w Lublinie jest dyspozycyjny wobec, no wiadomo kogo, czyli pana prokuratora Ziarkiewicza, który z kolei zarządza też prężnie CBA. Wiecie Państwo, ja wszystkim i Tomek, my wszystkim podziękujemy, bo tak jak mamy rozpracowane, mieliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak też mamy rozpracowaną CBA, natomiast w szczególności tych panów, którzy za nami chodzili. Między innymi na przykład pana funkcjonariusza Millera, do którego dzwoniłem kiedyś, porozmawialiśmy chwilę przez... Jego nie ma, w ogóle takiego nie było nigdy. Nie, to ja się walnąłem w imieniu. Tak. Tak naprawdę jedna z wiewiórek mi się walnęła, pisząc o nim jako o uczestniku polowań. I to stąd się potem wzięło, że ja przepisałem z jednego meldunku wiewiórkowego, przepisałem imię złe i potem panowie twierdzili, potem musiałem sprawdzać i szukać, no i potem się okazało, że ten. No więc właśnie to był też między innymi pan Miller, który był na przykład, miał być wykonawcą mojej realizacji, drodzy Państwo. I też miałem, słuchaj, miałem mieć przywłaszczenie funkcji. Też miałem, a propos, to bardzo poważne przestępstwo. Byłeś z bronią do Sejmu? Nie, no właśnie nie. Nie pamiętam, Janek. Ty umiesz strzelać, ale ty nie lubisz. Ty dobrze strzelasz, ale nie lubisz. Szanowni Państwo, no i znowu mi zrobisz procedurę. Natomiast, drodzy Państwo, teraz jest sprawa z 22 listopada. Szpiegowali obiekty wojskowe i transporty militarne, odpowiedzą za współpracę z rosyjskimi służbami. Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 cudzoziemcom za wschodniej granicy działającym w siatce szpiegowskiej w Polsce. Według ustaleń śledczych oskarżeni działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. No i to tam... taty i tak dalej. I teraz, drodzy Państwo, no i tu nie ma przypadku, jak mówią wiewiórki, i po prostu pośpiesznie wypchano do sądu ten tego. To nazywają, ludzie z ABW nazywają to krucjatą dziecięcą. Chodzi o to, żeby po prostu wypchnąć to jak najszybciej, uwaga, i załatwić generała panu pułkownikowi Krzysztofowi Wacławkowi ksywa Gaciowy. No nie wpadłem na to. No więc my mówimy, panie pułkowniku Gaciowy, panu bez naszego zatrzymania, aresztowania, pobicia... Zabicia. Nie, za zabicie to kurczę już marszałek będzie, albo od razu czwarty generał. Żeby Jarek się nie chciał z panem ożenić, w związku z tym będzie problem. Więc, drodzy Państwo, to nie tędy droga. Chodzi o to, że te kilkanaście aktów oskarżenia ma ślicznie wyglądać w statystyce, ponieważ generalnie Abwera do tej pory to ma najlepsze statystyki jako filia Instytutu Pamięci Narodowej. Myśmy Państwu wspominali. My to poświęcimy... Wykopki. Tak, to jest taki Tomb Raider. To jest, wiecie Państwo, Tomb Raider, czyli rabuś grobów. To była kiedyś taka gierka, była też taka pani, która wyglądała pięknie. No ten pan od pana Gaciowego tak pięknie nie wygląda, ponieważ na robocie w służbach się nie zna, no to zajmuje się po prostu tym samym, czym się gdzieś tam zajmował w IPN-ie, czyli szukaniem grobów wyklętych. To jest po prostu piękna historia. Jakby wyglądał Klara Croft, to za sam wygląd powinien dostać generała. Ale to nie temu to się nie należy. Aczkolwiek tam się pojawiają ludzie znikąd, którzy mają cywilne etaty, którzy błyskawicznie zmieniały się po prostu w żołnierzy i drodzy Państwo, zmieniają się. No więc w każdym razie wiewióreczki mówią, że Łojan tam pojechał po prostu dociskać i załatwiać to właśnie skierowanie spraw do sądu i mówią właśnie, że tutaj to jest też, musimy też trochę stwierdzić, że Janku, jak tak ktoś głębiej pogrzebie, czyją zasługą było złapanie tych ludzi, którzy robili zdjęcia transportom, którzy rzeczywiście, bo to rzeczywiście Rosjanie, Białorusini odkładali różnego rodzaju sprzęt, no to wtedy się okaże. No. A przy okazji, szanowni Państwo, jest też nowość. Kto ich znalazł? Tak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nam odpisała. Dzięki Łojancie, to na pewno dzięki twojemu wstawiennictwu, słuchajcie, powiedziała nam, że sprawę zaginięcia laptopa Dworczyka przekazali do prokuratury okręgowej w Warszawie. No więc śpieszymy teraz zadać pytanie do tego, co tam jest. Wiecie Państwo, ale wyobraźcie sobie tą historię. Ma być komisja do spraw... Mówisz, ty słuchaj, ale ty słuchaj, ty wyobrażasz sobie historię, że... Ty mówiłeś, ty się śmiałeś ze mnie z tego dowcipu, który ja opowiadałem, że jak wiewiórki opowiadały dowcip, że dasz im dwie kulki Wąsikowi, jedną zepsuje, drugą zgubi. No to teraz zobaczcie, wzięli sprawę, wzięli laptopa Dworczyka i oni uważają, że ujdzie im na sucho to, że zginął im dowód w postaci laptopa Dworczyka, który tak naprawdę ma być tym koronnym dowodem, żeby nie można było posłać Dworczyka do więzienia. Im się wydaje, że jak wzięli i zagubili dowód, to nie będzie można posłać pana Dworczyka do więzienia. Tak jak Wąsik chowa głowę do szafy, wystawia resztę, mówi nie ma mnie. No, tak. No, powiem w ten sposób. Ja myślę, że... Bo wiecie Państwo, o co chodzi. No bo jak nie ma oryginałów maili, to im się tak wydaje. Natomiast no, powiem szczerze w ten sposób. Oryginały, to się wszystko da odzyskać. A my jeszcze znajdziemy panu Michałowi Dworczykowi, bo słyszeliśmy, że on nas strasznie nie lubi. I to jest... Panie Michale, a przecież kto się za panem ujął, jak pana Nisztor szantażował, że pan po prostu w godzinach pracy albo po godzinach pracy pan uprawia seks w kancelarii premiera z kimś na biurku. To my byliśmy jedyni, którzy domagali się ukarania Nisztora za szantażowanie pana. I żeby... Wiesz, pan mu zepsuł ten przetarg, gdzie chciał z tym później oskarżonym Jackiem P. pistolety do wojska wsadzić. I pan nie dał, Wracamy na moment. I teraz uwaga, ta sprawa z tymi młodymi gówniarzami, z których zrobiono wielką dywersyjną po prostu akcję szpiegowską i teraz to jest najlepsze, drodzy Państwo, żeby to szybko wypchnąć, to do tłumaczenia rzekomych zeznań tych ludzi, Białorusinów, zagonili funkcjonariuszy, którzy znają rosyjski, ale nie mają nawet żadnych papierów tłumacza języka przysięgłego, co oznacza, że wszystkie zeznania, przepraszam, drodzy Państwo, bo i tak już będziemy zaznaczać wulgaryzmy, ale są 3 litery przez 4 warte. Białoruski, rosyjski, wszystko jedno, czy ukraiński. Ale to nie o to chodzi. No, jeżeli operuję w rozmowie z osobą, która jest przy tego tłumacz przysięgły, szanowni Państwo, ja znam bardzo dobrze język rosyjski i naprawdę dałbym radę być tłumaczem, mimo to nie mógłbym być tłumaczem, dlatego że nie posiadam papierów tłumacza przysięgłego. W związku z tym nie mogę tłumaczyć. To jest taka drobna procedura. Wiecie Państwo, oni sobie po prostu tymi wszystkimi protokołami, z którymi poszli teraz do sądu, mogą sobie tyłek podetrzeć. Więc to tyle będzie Gaciowy, tak, panie pułkowniku, z pańskiego awansu. No to tak za to. Zastaje tylko opcja Tomek, ty i ja. Ważna jeszcze, to jest, drodzy Państwo, nagrywamy jeszcze w środę, jeszcze tuż przed północą, ale już niedługo, więc Państwo to oglądacie po 10:15, więc możemy powiedzieć, że jest 8:19 dobrze mówię, 19 dni, 20 dni, znaczy od jutra to będzie 19 dni do godziny 0, czyli do premiera Donalda Tuska. A uwaga, Andrzej Duda powiedział, że on nie wie, czy on znajdzie czas po prostu w swoim napiętym kalendarzu, żeby zaprzysiąc rząd Tuska. No to... A co powiedział poseł Nitras? Powiedział, że w takim wypadku zaprosi wszystkich Polaków, żeby przyszli i poprosili pana prezydenta, żeby znalazł czas pod Pałac Prezydencki. No właśnie... Przyjdziemy, nawet żebym miał tam pójść o kulach, przyjdziemy, wszyscy przyjdziemy. Szacunek. Panie Nitras, pójdziemy. Szacunek, panie pośle. Pójdziecie państwo, tak, pomożecie. Panie państwo, do zobaczenia.